kraje korytarza północ-południe to są kraje o największej dynamice wzrostu gospodarczego, o największym potencjale wzrostu również demograficznego, która generuje potrzeby przewozowe. I tu w tym zakresie ten potencjał jest o wiele większy, aniżeli w krajach starej Unii, czy też w krajach Europy Zachodniej. Plus też wzrastająca rola przepływu ładunków, być może z Chin, być może z innych części świata, będzie powodowała też naturalną potrzebę generowania przewozów ładunków do Europy i wzrastającej roli również portów i polskich, i portów właśnie, jak wspomniałem, adriatyckich, które pozwolą te ładunki w obszarze tego Trójmorza, w obszarze korytarza północ-południe przemieszczać. Podjęliśmy działania integracyjne, czyli po to, żeby oferować klientowi, musimy mieć produkt. Takim produktem jest integracja działalności terminalowej, która pozwoli zoptymalizować, zracjonalizować wszelkie przewozy, przeładunki w ramach kraju, tego regionu. Po drugie, otworzyliśmy specjalne oferty, produkty, jak chociażby łączenie terminali, jak już wspominaliśmy na konferencji, włosko-polskich, Piacenza, Gliwice, ostatnio Duisport Poznań, Kowno Warszawa. Jeżeli chodzi o udział przewozów intermodalnych w roku 2018, to było prawie 9 milionów ton i one wzrosły o około 12%. Na nowym jedwabnym szlaku, gdzie w 2018 obsłużyliśmy w obie strony około 3600 pociągów. Rok wcześniej było 1700, a jeszcze rok wcześniej to było niespełna 1000. Nasz wzrost gospodarczy Polski, wzrost gospodarczy krajów tego korytarza północ-południe na pewno sprzyja tej wymianie.